Wakacje tuż, tuż, więc ta inwestycja to strzał w dziesiątkę. Pierwszy w Zabrzu wodny plac zabaw otwarty kosztował 2,5 miliona złotych. Plac zabaw na osiedlu Janek to pierwsza tego typu inwestycja, ale nie ostatnia. Fontanny, pompki i inne wymyślne urządzenia do czerpania radości podczas upalnych dni. W sumie 21 różnych atrakcji. Tak wygląda i działa pierwszy wodny plac zabaw w Zabrzu. Te wiadra, bo bardzo dużo wody leją. Są takie ciekawe atrakcje wodne. Wszystko jest tutaj bardzo fajne. Syn biega, już jest zadowolony. Na pewno będzie korzystał. Inwestycja została zrealizowana na osiedlu Janek. Aby ograniczyć zużycie wody, zamontowana została instalacja umożliwiająca jej zamknięty obieg. Złożone przedsięwzięcie, bo złożone technologicznie, woda czyszczona, uzdatniana, tak jak na basenie, dodatkowo elementy ruchome placu zabaw, więc można powiedzieć, że nie najprostsze. Ten plac zabaw nie jest jedynym tego typu obiektem, który powstanie w Zabrzu. Inwestorzy mają już w planach kolejną budowę w rewitalizowanym parku hutniczym. To jest większa przestrzeń i jeszcze ambitniejsza. Myślę, że nie będą konkurowały, aczkolwiek tak, już rozpoczęto zadanie. Jak ktoś ostatnio odwiedzał park hutniczy, to widzi, że już pierwsze działania zostały podjęte. Plac wodny w parku hutniczym ma zostać otwarty dopiero w przyszłym roku, a koszt budowy tego otwartego dzisiaj to prawie 2,5 miliona złotych.